prezydent podjechał. Nein! Siemano wszystkim, z tej strony Zwycięzca, witam was w kolejnym materiał z Epickiej Bitwy. Jak widać na ekranie jest Panzerkampfwagen 2 wersja J od Dominika. I to jak ja to nagrywam, jest to powtórka dosłownie przed chwili. I jest to bitwka świeża jak bułeczki, przynajmniej jak w dzień, kiedy to nagrywam. I jest pierwszy dzień 2022 roku. Jak można by zacząć rok bez tak genialnej bitewki, w sensie z perspektywy Dominika genialnej, a nie z mojej. Bo ja gram na, co widać na minimapie, gram Sextonem. Jak widać po tytule, jest to niesamowity wynik na PZC2J. I widać, że Dominik na razie ma załadowanego Golda, gdzie na Goldzie jest 46 przebicia, 11 uszkodzeń. Na przeciwpancernych jest zaledwie 23 przebicia i też 11 uszkodzeń. Nope. Jeden magazynek z Golda kosztuje 2000 srebra, czyli 2000 kredytów. Siemanko! I tutaj widzę, że bohater, znaczy bohater, no w sensie Dominik. That is. Jak to starego było w materiale z epickich bitew właśnie z... Zapomniałem. W każdym razie w ostatnim materiale z epickich bitew, który ja montowałem na panardzie EBR też był wykorzystany ten efekt dźwiękowy, że tak mówimy. Więc... Jak ostatnio można było zauważyć, był na moim YouTubie sylwestrowy stream, który trwał rekordową długość, ponieważ trwał 6 godzin. Ile kurwa? 6 godzin. Prawie 6 godzin trwał live'ik z WOTA. Kurwa gaz! Ding 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 Odrodzę się na pataczu T29. Nasi zaczęli przyjmować i bazy, aczkolwiek wcześniej Keyword wcześniej zaczął przyjmować nasze bazy. Ten przeciwnik na T3 konwerter nie za bardzo ma jakiejkolwiek szansy z pancerem 2J. I swoją drogą, co ja mam swoją drogą? To jest pojazd, który chciałem mieć z czarnego rynku. I'm dying. Help me. Ojej, właśnie się wydupcył. Rep in pepperoni. Nope. Widzę, że Dominik zmienił na złoto. Znaczy na zwykłe, nie na złoto. Get over here! Nope. Tutaj... Konwert nie miał szans. Właśnie w tym się wtedy co zaczął mówić. Mam szansę jeszcze właśnie teraz na medal Kołobanowa. Jest 10 do 14. Dominik został sam na 14, czy na 5. Mamy już high caliber. 1300 obrażeniach. Bo te 7 artylerii pomyślał, ponieważ strzela w dupę Dominika. W sensie strzelam w tym, bo Dominiku jedynie jest w stanie zrobić jakiekolwiek obrażenia. Te 3 konwert się spalił. No, a my czekamy na... No, 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 no
co się stanie. Dalej, BT7. Puszka mi spadła. BT7 spadło, chciałem powiedzieć. BT7 zniknął. A my się na razie ustawimy w tym miejscu. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. O, pokazało się BT-7 artylerii z przodu. Wiem, że do mnie na razie nie mógł trafić, a jeżeli trafił, to nie przybił. Nie mam pojęcia, jak mi sobie to weszło. O, pokazał się Sexton 1. W tym, że Sexton 1 jest dość twardo od artylerii od przodu. Więc ciężko jest ją przebić. Od przodu. I co mówię, bo sam, jakby było widać wcześniej na początku bitwy, mam Sextona, zresztą nim grałem w tej bitwy. Later. No, gościu się obraca. Ale niestety nie zdążył. Także zobaczymy się za chwilę w wynikach końcowych powtórki. The next day. Okej, więc mamy tutaj 10 fragów, 2300 obrażeń, tak na poziom trzeci. Chciałem przypomnieć, że to jest poziom trzeci. A nie jakiś wyższy. Mamy M-kę, kilka śmieciowych medali, czyli Brutala, Rękę Boga, Arsonista, czyli sprzęt podpaleń, Wojownika, Ogień Skuteczny i Kuloodporny, czyli tak zwana Zimna Główka chyba, jeśli się nie mylę. Medal Kołobanowa, medal Defendera, czyli obiekt 252, czyli obrońcę. Dobra, to było głupie z tym Defenderem, Harry, przyznam. Stalową ścianę, High Caliber, czyli duży kaliber, oraz Top Gun, czyli specjalista za 6 zniszczonych pojazdów. Byłoby 12 zniszczonych pojazdów, gdyby nie fakt, że sojusznicy nam zabrali właśnie ten Panzerkampfwagen 3E i drugiego Panzerkampfwagen 3E. Jeżeli chodzi o wynik drużynowy, bohater, czyli Dominik, jak widać, ma największe obniżenie. Drugi jest nasz PZS-35, który zrobił 1000 obrażeń, czyli dwa razy mniej, ponad dwa razy mniej, nie mogę się wysłowić. No mi to tragicznie poszło, bo ja zrobiłem 167 obrażeń, także to tragicznie wyszło. Jeżeli chodzi o kredyty, mimo strzelania z Golda w większości przypadków, Dominik za amunicję zapłacił 80 300. Mimo wszystko za bitwę wyszedł na plus prawie 10 500. No, także linka do tej powtórki macie w opisie, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, możecie sobie pobrać. Także jeżeli wam się metro spodobał, na razie, cześć. Would